Na zaproszenie władz powiatu polickiego do prowadzonych przez powiat placówek oświatowych zawitał mobilny dentysta. 19 marca na terenie zespołu szkół imienia Ignacego Łukasiewicza stanął dentobus, czyli w pełni wyposażony stomatologiczny gabinet zabiegowy. W dzisiejszej akcji przeglądu ząbków bierze udział 76 uczniów klasy pierwszej, klasy drugiej i dwóch klas trzecich. Jest to pierwsza taka akcja. Jesteśmy bardzo tutaj zadowoleni, że udało się to przedsięwzięcie zrealizować. Dzieci będą miały przebadany stan uzębienia oraz także wykonywane jakieś tam drobne zabiegi dentystyczne. Głównym celem akcji było udzielenie świadczeń ogólnostomatologicznych oraz profilaktycznych finansowanych ze środków z Narodowego Funduszu Zdrowia. Naszym zadaniem powiatu polickiego jest promocja ochrony zdrowia i to w ramach różnych naszych działań jest po raz pierwszy zorganizowana akcja przeglądu ząbków dla najmłodszych w naszych wszystkich placówkach. Po prostu dlatego, że tak widzimy nasze zadanie. Promujemy ochronę zdrowia. Chcemy, żeby nasi mieszkańcy wszystkich gmin od najmłodszych do najstarszych dbali o swoje zdrowie. Każde dziecko otrzymało wynik swojego badania, dyplom oraz upominki przygotowane przez organizatorów akcji. W kwietniu dentobus zawita do pozostałych placówek oświatowych powiatu polickiego.